Siemanero, to znowu ja, wasz ulubiony YouTube, i zobaczcie, co mi przyszło. Kurde, jaka wielka paczucha. Zaraz bierzemy, otwieramy i zobaczycie, co tu jest. Kurde, nie mogę się doczekać. No, muszę zakryć dane. Ja pijam, dzielę. Dobra, dane zakryte karteczką, profesjonalnie. No i możemy otwierać, muszę sobie wziąć tutaj nożyk. Tapeciaka, zobaczcie, jaka kolekcja dzików. Brakuje mi tutaj jednego, najnowszego. Oczywiście mówimy tylko o energetykach. Nie o tych jakichś tam napojach dla dzieci. No dobra, to otwieramy. Zobaczymy, czy jest wszystko. Kurde. Ta-da. Paczka w paczce. O kurde. Co to, święta? Wcześniej? TH8S Shifter. No i tutaj już nie mam jak tego się dokopać. Ale jaja. Dobra, poczekajcie, dajcie mi drugą rękę. No, także mamy superanski komplecik. Trasmaster T300 RS GT Edition. I jeszcze raz TH8S Shifter. Opening oczywiście w domu. Już tutaj w pracy nie będę tego otwierał. Jeszcze muszę to zanieść do auta, a później do domu na drugie piętro. Dobra, nie mogłem się powstrzymać. Musiałem otworzyć karton. Zobaczcie. T300 RS GT Edition PlayStation znaczek, Trasmasterze. Dobra, kurde, jeszcze tutaj zobaczcie. A? TH8S, najnowszy shifter od Trasmastera. No zapraszam na intro. Łowiła. Zobaczcie to cacuszko, kurde. Lux. Najlepsze jest to logo Gran Turismo. No i najnowszy shifter od Trasmastera TH8S. Bardzo fajne wykonanie. No oczywiście nie będę tutaj wyciągał te kierownicy, rozpakowywał, jakiegoś unboxingu robił, pokazywał miliony testów i unboxingów jest na necie. No ale najwięcej roboty będzie tutaj, żeby tą odkręcić i przykręcić tamtą. No to wszystko jest różne kurcze blaszki mojej roboty. Żeby tu sobie całe stanowisko fajnie spersonalizować. No i zobaczymy, jak to siądzie. No i ostatnie spojrzenie na Logitecha na miejscu. Biorę się za robotę. Kurde. Pokażę wam później po prostu moje testy podczas grania. Nie? No największą różnicę po prostu będę miał podczas grania. Już nie będę pokazywał, jak zamontowałem, jak to, jak tamto, jak sramto. No i dobra, biorę się za robotę. Tak się prezentuje kierownica po montażu na moim super hiper turbo odrzutowym stanowisku. No, shifter wylądował w tym samym miejscu, co miałem shifter Logitecha, ale raczej na 99,9% hydrołapa idzie w miejsce shiftera. Shifter idzie tutaj sobie na dół, będzie fajniej do zmiany biegów. Hydrołapa na górze. Co do kierownicy, wykonanie tej gumy. No i uważam, że jest gorszym posunięciem niż w przypadku Logitecha, który miał skórkę. Dziwniej się to trzyma, no ale kwestia przyzwyczajenia. Wykonanie tutaj z tyłu ma takie odlewy i to też jest tak jakby niezeszlifowane. Manetki, wszystko fajnie funkcjonuje, fajnie się prezentuje gierka w wykonaniu tego połączenia Gran Turismo. Tutaj jak widzicie, to jest nowszy model i on posiada przełącznik PC, PS4, PS5. Wcześniejsze modele posiadały jako PS3, PS4. Także no jest tutaj właśnie nowy model, zarazem z nowym modelem
TH8S shiftera, wcześniej się nazywał TH8A i był takim srebrnym wykonaniu. Tutaj skok lewarka jest krótszy z racji tego, że sam lewarek jest krótszy. Na pewno tą gałkę będę chciał wymienić, bo ona wygląda jak, nie wiem, z jakiejś ciężarówki, a nie jakoś sportowa, fajna gałka. Także to sobie zmienię. No i co, no przechodzimy do testów. Ja już mam jakby jeżdżenie w Fordzie Horizon 5 za sobą i powiem wam, że pięknie zdała egzamin kierownica. Zaraz wam to zaprezentuję i opowiem czemu, co i jak. Także bierzemy się za testy. Będą testowane Forza Horizon 5, Forza Motorsport i Gran Turismo. Więcej czasu, tam i gier nie potrzeba testować. Jak w tamtych grach się sprawdzi, to w każdej innej też się sprawdzi. Także tak jak powiedziałem, pierwszą grą testowaną będzie Forza Horizon 5. Jedziemy sobie na kierownicy. Mamy ustawiony manual. Nie używam shiftera, lecimy na łopatkach. A powiem wam zaraz, dlaczego shiftera nie używam na podsumowaniu, ale teraz tak, pokażę wam jeszcze tak. Ustawienia, poziom trudności. Mam ABS włączony, symulacyjne sterowanie, kontrola trakcji wyłączona, kontrola stabilności wyłączona. Jak widzicie, mamy manual, także mam wszystko wyłączone poza ABS-em. Wchodzimy sobie w laboratorium, schematy zawodów i wezmę sobie taką fajną traskę, po której się bardzo fajnie płynie i zapieprza i można fajne czasy kręcić. Hochland GP 8 Runden. Macie tutaj kod do traski, jakby ktoś chciał sobie też poćwiczyć. Często ją sobie ogrywamy na live'ach. Także 8 okrążeń. Nie będę tyle jechał oczywiście, nie? Nie będziemy testować 8 okrążeń. Solo. Wybierzemy sobie właśnie Ferrari 458 Speciale. I lecimy na kierce. Albo teraz wam powiem, shifter, tak pięknie Trasmaster to wymyślił, że podłączając kierownicę do peceta, do komputera, nie możemy mieć podłączonego shiftera do kierownicy, tylko musimy mieć oddzielnie podłączony do peceta. Ale podłączając kierownicę do konsoli, shifter mamy podłączony do kierownicy i wszystko działa cacy. Pod kompem nie działa, trzeba go oddzielnie podłączyć do peceta. To jest głupie bardzo, z racji tego, że no już kolejny port USB potrzebujemy wolny w komputerze, żeby oddzielnie te dwa urządzenia podłączyć. Nie wiem czemu tak zrobili, w Logitechu tego nie było, wszystko było podłączone do kierownicy i normalnie po jednym kablu po prostu było podłączone do peceta. Startujemy. Na razie jadę na tej kamerze, chociaż ja nie jeżdżę na tej kamerze. Ale tylko dla samego siebie, dla testów, chciałem sprawdzić, czy też będzie spoko. Normalnie, jak jeżdżę na kierce w wyścigi, zawsze mam rzut kamery z maski. Wtedy najlepiej mi się czuje auto, wyczucie mam do składania w zakręty, hamowania i tak dalej, ale też widzę, że nie jest źle. Zobaczcie, że ci, co mnie znają, wiedzą, że nie potrafiłem jeździć wyścigów na Logitechu, nie czułem auta w ogóle, używałem tylko kierki do luźnej jazdy i do jakichś driftów. A tutaj normalnie cisnę, już wyprzedziłem sobie wszystkich, schamowane. I pierwsze okrążenie, żadnych problemów z autem. Zobaczcie, że mam wszystkie kontrole różne jakieś powyłączane. Więc naprawdę jest super. Zmieniamy na kamerkę, na taką jak ja lubię najbardziej. No i ciśniemy. Wtedy wykorzystujemy całą szerokość toru. Żeby jak najmniej wytracać prędkość. No po prostu jakbym grał w inną grę. No jest taka różnica kolosalna między Logitechem a teraz Masterem, że szok. No idealnie się mi to sprawdza właśnie w Forza Horizon 5.
Bo w inne gry grałem na kierce, ale... Ale na... właśnie w Fordzie nie potrafiłem. Pyk. Tutaj zdejmę ten telefon, żeby mi nie zasłaniał obrotomierza. No jest mega przyjemnie. Wiadomo, im więcej będę jeździł, tym jeszcze lepiej będę jeździł. Nie sądziłem, nigdy w życiu bym nie pomyślał, że będzie taka różnica między jedną kierownicą a drugą. No jest szok. Największa różnica jest w tym, że nie czujemy już tego luzu zębatkowego, który był w Logitechu i myślę, że tu jest właśnie całe clue problemu, które miałem przy sterowaniu właśnie w Fordzie. Wyniosło mnie. Pomyliłem zakrętem. Myślałem, że to jest inny zakręt. Jakby się za szybko wpakowałem w tą szykanę. No ale teraz jest no w ogóle mega przyjemność z grania na kierce właśnie w tą grę. Także no... Jest petarda. Chyba będzie na tyle z testów Forza Horizon 5. Przenosimy się do Forzy Motorsport i na koniec odpalimy sobie Gran Turismo i zobaczymy, jaka tam będzie feeling. Ale jest naprawdę super. No i nie sądziłem, że taka jest różnica między tymi kierownicami. Jedyne, co też właśnie było inne, bo to teraz wam nawet opowiem, niech sobie jadą. Że po montażu kierownicy w tym samym miejscu, co miałem Logitecha, to kierownicę miałem praktycznie tutaj do przodu wysuniętą, prawie że na brzuchu. Musiałem całą tutaj podstawę, tą blachę z tego stanowiska przesunąć o kilka centymetrów, o 5 centymetrów czy więcej do tyłu i dopiero ją zamontowałem i teraz mam tak jakby na tej samej długości od siebie tą kierkę, więc teraz też jest spoko jakby pozycja do sterowania, bo tak to bym miał tak ręce podkulone. No i mówię, tylko kwestia jeszcze zamienienia tego shiftera. No i spokoj. Minus właśnie też teraz tego taki, jak teraz sobie pomyślałem, że jak na przykład przerzucę shifter niżej, to będzie problem z tymi przerzucaniem się kablami, wtyczkami, żeby na przykład między konsolą a PC-tem, że będą, a ja mam tą kierownicę tutaj odchylaną na bok,
i teraz mi się ona odchyla z shifterem, później będę miał shifter tutaj, będę miał kable, przepinanie, no to nie przemyśleli. Ale no dobra, lecimy do Forza Motorsport. Jesteśmy w Forzie Motorsport, jedziemy Velostarem w klasie A, rozpoczynamy wyścig, jedziemy na torze Nordschleife Nürburgring. Także zobaczymy. Oczywiście pierwszy raz jadę na tej kierce w tą grę. Nie testowałem jej wcześniej w tej grze. I tutaj jest ciasny zakręt, tutaj nie ma co się napędzać. Zanim się przebijemy teraz przez wszystkich. Uuu, sorry. Ten Mercedes tu denerwuje. Szybko ich dogoniliśmy. Dobra, zrobię, bo jadę. Układ przycisków jest całkowicie inny niż miałem na Logitechu, więc nawet nie wiem czym się co robi. O kurde, taką dużą karę dostałem. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem wspomnieć. A propos Logitecha, a teraz Mastera, jeżeli chodzi o manipulatory nożne. Logitech ma lepsze. Te seryjne, które dostajemy do Trasmastera, do tej wersji GT, to i tak dobrze, bo są trzy, jest sprzęgło hamulec gaz, a nie dwa, hamulec i gaz. Ale są no gorsze od Logitechowych. Logitechowe są bardziej takie profi, można powiedzieć. Silniejsze są te manipulatory, bardzo dużo siły potrzeba, na przykład jeżeli chodzi o wciskanie hamulca, na przykład po jakichś tam dłuższych sesjach, pamiętam jak kiedyś w Gran Turismo grałem, to aż mnie stopy bolały od hamulca, a tutaj te manipulatory są strasznie miękkie, hamulec jest tak miękki, że normalnie prawie jak, nie wiem, wciskanie gazu, że się go wcale nie czuje, nie mamy tego czegoś, że jakby dostosowujemy dobrą siłę hamowania do tego, co tam potrzebujemy w grze, nie? Ten hamulec tak wpada, że nieraz albo za mocno hamuje, albo za słabo, bo nie mogę go wyczuć. W ogóle nie ma oporu tak jakby na tym hamulcu. Bo to jest minus taki. No kolega mi tam doradzał, żeby zakupić no zestaw lepszy, tamten CTL, coś tam. Może kiedyś, jak się coś trafi, ale nic na siłę, to wiadomo, no do mojego takiego amatorskiego grania to mi tam w zupełności wystarczy. Jedyne co wiem, to wiem jak kamerę zmienić, bo specjalnie to sprawdziłem, żeby mógł się przełączać podczas tutaj teraz prezentacji. Ol mnie wciągnął. Siebie. No, ale kierka na każdym kroku
oczywiście wypada dużo lepiej niż Logitech, jeżeli chodzi o sterowanie i wyczucie auta. Na przykład to, co przed chwilą było, że mnie tam coś lekko zarzuciło, myślę, że już na Logitechu bym miał kurde spina, albo nie wiem, no na pewno bym nie opanował już tego. Chociaż no zdarzało się, że tam panowałem nieraz, ale... Ale tutaj nie ma tego właśnie zębatkowego luzu, to taki jest dobry feeling auta. Wszystko, każdy nasz ruch super po prostu reaguje kierownica. No i najważniejsza kwestia też kierownicy, jeżeli chodzi o to, że no Logitech jest dużo głośniejszy. Ja osobiście jakby na to w ogóle nie zwracałem uwagi, ale jak się przesiadłem teraz na Trasmastera, no to jest różnica w hałasie ogromna. Tej kierownicy praktycznie nie słychać. Ją jakby czuć, że ona no pracuje, wiadomo, no te paski, to wszystko, ale no nie słychać jej kompletnie, jest cichuteńka, no wiadomo, no pewnie z racji też, że jest nowa, ale no myślę, że tam no nie ma co hałasować w niej. Kamera, jeżeli chodzi o wyścigi, w ogóle zobaczcie, że poczucie pędu i zapieprzania kurde auta jest dużo wyższe niż na innych kamerach, nie? Tutaj jesteśmy tak nisko, zaraz przy jezdni, to wszystko nam zasuwa, wszystkie te napisy nawet na jezdni. No i czujemy te gabaryty mniej więcej auta. Kurde, przerzucił. Kończymy wyścig i przechodzimy do testów Gran Turismo. Zapraszam na Gran Turismo. No i dobra, przechodzimy do testów w Gran Turismo. Proszę bardzo, to jest mój pierwszy kontakt z tą kierownicą w tej grze, tak? Także lecimy, muszę się skupić i zobaczymy, jak to siądzie i jak będę czuł w ogóle furę na tej kierce. Zrobi. A już mi się tu wciskają. Czyściutko jedziemy, będziemy się starać, żeby nie taramować ich. Najgorsze jest to, że oni mi psują linię przejazdu. Tylko że czołówka mi odskoczy, kurde. Jadą całą drogą. Bo
spróbuję. O, ale tu chciałem się wcisnąć. Ale ta gra wygląda dobrze. Ja pierdykam. Kary nie dostał. O kurde, wpadłem w pocisk. Dobra, jedzie. No ciężko na początek. No i powiem wam, że no, dużo mocniejszy jest ten force feedback. Ja tutaj czuję, kurde, jak walczę. Ze skrętem w ogóle, jak kleją opony, żebym mógł skręcić. Trzyma tą kierę w ten force feedback. Jest dużo mocniejszy niż w Logitechu. Czy tego Mercedes? Piątą pozycję mamy. Ostatnie okrążenie. Szkoda, że tylko dwa okrążenia. Wziąłem jakiś quick race. Więc po prostu... No jedź! Nie podciął tutaj. Dobra, temu się wciśniemy. Jest dobrze. Uślizg kół czuć. Fajnie to wszystko działa. No niby tam w tamtej kierze miałem jakiś True Force i tak dalej, tam realistyczne jakieś odczucia, bajery, szmery, rowery, ale tu wszystko też jest bardziej, bardzo dobrze. No odbiłem się od niego, no kurde, zajechał mi drogę, skubanie. Dobra, będziemy trzecią pozycję mieli. Niestety nie siadło. Przykanie. Ale dobrze, kurczę, tutaj czuć, jak mi teraz się wyślizgiwały te koła. Wszystko fajnie. Jeszcze jeden sobie wyścig pojedziemy, co? No dobra. Trzy okrążenia to byśmy... Zobaczcie, piękny Mercedesik. Bardzo fajnie. Się tym jeździ Mercedesem. Bardzo nim lubię jeździć. Dobra, więc spoko. Wychodzimy i sobie przejedźmy inny tor. Też zrobimy sobie jakiś quick race. Zmienimy może sobie furę, zobaczymy, jak też będą inne odczucia na innej furze. Jaki tor byśmy sobie tutaj polecieli? Goodwood, może Monze. Red Bull Ring też jest fajnym torem. Deep Forest Raceway też jest bardzo ładnym. Nürburgring. Niekoniecznie musimy Europę, możemy sobie wziąć Azję. Tsukuba, Kyoto, Suzuka, Autopolis, Mont Panorama, Kirka. To też jest chyba, ale to jest duży, to długi tor, to będziemy długo jechać. Amerykańskie tory są fajne. Też... Poczekajcie, który to był tor taki? Już dawno nie grałem, już po prostu... Willow Spring, chyba tak. Możemy sobie wziąć quick race, tylko zmienimy sobie samochód. Jedziemy sobie też z grupy GT3. Nimi się naprawdę fajnie jeździ. I zobaczcie, tutaj mamy GTR-a w moim malowaniu DSR. Tu mamy BRZ-kę w malowaniu DSR. Moja kamerka nie zasłania? Nie zasłania. Suprę mamy. Piękna, fajna Supra. Bardzo fajnie się też nią jeździ. Mazda. Mówię, to są tylko takie po prostu dla mnie testy i przy okazji wam to nagram. No cieszę się z tej kierki, bo naprawdę między tymi porównaniami i z innych gier, a tym, co teraz nagrywam z Gran Turismo, to troszeczkę czasu minęło. I w międzyczasie już też troszeczkę więcej pojeździłem na tej kierce, tak jakby właśnie Forzy. Dobra, pojedźmy sobie BRZ-tą, może kurde, albo tym GTR-em. Może podejrzewam, że będzie ciężko, ale luz, lecimy. Quick Race, Willow Spring. Bardzo fajnie, Big Willow, wschód słońca, super kurde będą efekty. Przykładowo niech będzie jakiś tam średni poziom.
Polecam wszystkim naprawdę sobie pograć w Gran Turismo. Wyścigowe miękkie, więc lecimy, rozpocznij. Startujemy z 8 pozycji. Let's go! Zobaczcie, jakie malowania, kurde, doktor robił w Gran Turismo. O, ten jak inaczej jedzie, kurde, jak ten, jak Mercedes. Mercedes był taki ospały, jeżeli chodzi o reakcję na kierkę. O, ale pięknie. Trochę pamiętam te tory. Także, ale no, wyszedłem z wprawy, no, praktycznie tyle, ile gram w Gran Turismo, w Fordze, tak naprawdę, no, tyle zaniedbałem Gran Turismo lat. Ale zobaczcie to, no, nie ma piękniejszej, ładniejszej, lepszej gry. Dostaw miejsca troszeczkę. O! Idziemy. Dobra, pierwsze okrążenie za nami, a ja cały czas na tej samej pozycji. Za mocno schamowane. Atak, atak, dawaj, kurde, jedź. Zapomniałem. Na trójce. Nie mam jeszcze wyczucia, boję się, kurde, zapieprzać pełnym ogniem. A, tu mamy trzy okrążenia, dobra. Lecimy. Dodałem gazu za wcześnie, kurczaki, no wyszedłem z sprawy, ale jazda, dobra, to wiecie co, pokażę wam w ogóle, jak to wygląda. Jakie malowania, kurde, jakie czachy zrobiłem na oczach GTR-a, na światłach GTR-a. Ale jaja, co? Tak się robi, kurde, samochody. Sobie tak po prostu krajoznawczo jedziemy, DSR Team na przedniej szybie. No to jest fajne właśnie w Gran Turismo, że możemy personalizować sobie auto całe jak chcemy, naklejki na szyby, z boku, z lewej, z prawej. Patrzcie to, ja się przerzucę teraz na pada i będziemy mogli sobie obejrzeć całe auto przykładowo, jak to ładnie wygląda. Ale kurde, nie mogłem sterować. Dobra, zjedź. No i dobra, jesteśmy na mecie. No i to by było na tyle. Więc podsumowując, kierka bardzo, bardzo dobra. Jeżeli chodzi o budżet, praktycznie troszeczkę wyszło mnie drożej w porównaniu do zakupu G923. Więc jest super sprawa, jeżeli chodzi o finanse, co do jakości. Do tego jedyny minus, dwa minusy, niech będzie, albo trzy. Dobra, trzy. Dobra, zobaczmy sobie. Niech sobie leci powtórka, a my sobie, o proszę bardzo, mamy ten. Powtórka niech sobie leci, a my sobie porozmawiamy. Więc tak, podsumowując trzy minusy, to
brak skóry na kierce. Jest taka guma, która naprawdę się jakoś klei do dłoni, pocą się dłonie. Lepsza była skórka, która była na Logitechu. Porównując tylko cały czas te dwie kierownice. Druga sprawa to brak pokręteł tutaj na kierownicy. Brakuje... Poczekajcie, czy ja jestem w stanie wam pokazać podczas nagrywania? Jestem, o proszę bardzo. Tutaj Logitech miał takie pokrętła. Ja mogłem sobie tymi pokrętłami tak jakby sterować różnymi opcjami, na przykład w Gran Turismo, ścigając się kontrolą trakcji, zmniejszać i tak dalej. To było fajne, ale no tutaj tego jakby no brakuje. No i trzecia sprawa, tutaj widzicie shifter. Shifter jest z taką gałką praktycznie jak kurczę od tira. Fajna kuleczka była normalnie w shifterze skórzana. W shifterze od Logitecha, więc sam shifter jest jak najbardziej super, ale sama gałka jest na minus, więc to są chyba jedyne minusy. I to by było na tyle. Kierka super, pamiętać trzeba tylko, żeby przełączać sobie tutaj między PS5 a PC, bo ja na przykład odpaliłem i nie przełączyłem, zapomniałem, że tu jest coś takiego i musiałem od nowa wyłączyć konsolę i włączyć, żeby, a zanim włączyłem konsolę, musiałem przełączyć, tak? Bo tak to nie działa w trakcie przełączania. W Logitechu też tego nie miałem, tylko wystarczyło, że sobie przepiąłem USB-ki z PC-ta do playki i to działało. Na plus wszystko polecam. I tyle. No i fajne, naprawdę. Fajna jest paskowa kierka. Jak na razie mi się nie grzeje, ale no to jest mało eksploatowana. Nie gram tam jakoś hardkorowo wyścigów, kurczę, po kilka godzin. Także no myślę, że u mnie długo pożyje. No i co, jak już ją spłacę, myślę, że kurczę z 2 lata i będziemy myśleć o Direct Drive, nie? I dzięki temu, że sobie właśnie kupiłem tą paskową, to sobie jakby przeżyję na własnej skórze kierkę na trybikach, paskową, no i później przyjdzie czas na Direct Drive'a. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobał ten film. Pamiętajcie o łapce, o subskrypcji. Piszcie komentarze, co uważacie. No i tyle, strzałeczka, i do następnego. Cześć! Kurde, gdzie mam to wyłączanie? Poprzełączałem sobie na tym Steam Decku. No i ta gra, kurczę. A tu Szymi, proszę bardzo, siema Szymi, pozdro. I nara.